We wrześniu 2014 roku do Katowic zawita wyjątkowe wydarzenie sportowe. Finał Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Akcja Lubię Siatkę to jeden z wielu elementów promocji tej imprezy. Jej finał odbył się w Szopienickiej hali. 37 szkół bardzo aktywnie brało udział w akcji społecznej. Akcją objęte są wszystkie katowickie szkoły, natomiast wyróżnionych zostało 37 szkół, które w sposób aktywny brały udział w konkursach internetowych, facebookowych, organizowały różnego rodzaju turnieje, atrakcje, inicjatywy sportowe. Do nich przyszło zaproszenie na podsumowanie. Dzisiaj dobrze się bawimy, ale dzieciaki nie wyjdą z pustymi rękami. Mamy dla każdego upominki. Przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę. Dobrze się bawimy, staramy się sprzedać pewne idee kibicowania fair play, staramy się sprzedać pewne idee pozytywnego zachowania. Nie dzielimy się na dyscypliny, każdy z nas reprezentuje inną dyscyplinę, natomiast w tej chwili, inną dyscyplinę sportu, natomiast w tej chwili łączymy się w tym, żeby pozytywnie wypromować fajne wydarzenie, jakim są Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej. Twarzami akcji są m.in. aktorka Anna Guzik, szef siatkarskich ośrodków szkolnych Waldemar Wspaniały czy Marcin Prus, były reprezentant kraju. Biorąc pod uwagę to, co zrobiło miasto Katowice właśnie z tym wydarzeniem, to jest naprawdę sprawa, która jest godna podziwu i przede wszystkim godna polecenia, biorąc pod uwagę to, że dzieci w rzeczywistości bardzo garną się do tego, aby uprawiać sport. Każde miasto powinno wychodzić z dokładnie taką samą inicjatywą. Widzimy, jaki jest odzew społeczny na tego typu inicjatywy. Biorąc pod uwagę przede wszystkim to, że zbliżają się Mistrzostwa Świata, które są jakby głównym celem w przyszłym roku i w Katowicach odbędzie się finał. Jest to sprawa, która na pewno będzie dotyczyła każdego mieszkańca Katowic, bo będą chcieli ci ludzie brać czynnie w tym udział. Jeżeli same dzieci są tym bardzo zainteresowane, a widać, że są, bo też mam okazję z nimi rozmawiać i dostawać bezpośrednio informacje pozytywne o tym, co będzie się działo w Katowicach, przede wszystkim co będzie się działo w arenie Spodka. Tak więc ja jestem bardzo zmotywowany tą opinią dzieci, jak również i dorosłych o tym, co będzie właśnie w przyszłym roku. Naprawdę serce rośnie. I tak patrząc na te konkurencje, w sumie jakieś zabawowe, ale naprawdę wiele dzieciaków potrafi już odbić palcami i dołem i na tym to ma polegać. No. Jestem święcie przekonany, że z tego ziarna będzie na pewno chleb i ja gorąco w to wierzę, że większość tych młodych ludzi będzie starało się dostać do reprezentacji Polski w wieku seniorskim. Widać, że pracują, że ćwiczą w szkołach, także szacunek dla nauczycieli również. Siatkówka jest fajna, bo lubię w nią grać. Przyszliśmy na akcję się pobawić, pograć z kolegami. Jest bardzo taką szybką grą, zaskakującą, dużo się w niej dzieje i po prostu ma w sobie tyle emocji i takiego, nie wiem, czegoś, że wszyscy ją kochają. Ja lubię sporty wszystkie. To jest styl życia, a nie gra. Ja najbardziej lubię atakować, to jest moje marzenie, lewy atakujący. A ja rozgrywam w naszej drużynie. Dzisiaj bardzo podobała nam się ta impreza. Jest fajnie, bo promująca siatkówkę, czyli to, co kochamy, nie? I można się fajnie pobawić, poznać wielu fajnych, sympatycznych ludzi i miło spędzić czas. To jest gra zespołowa, może dużo fajnych osób, przed ich poznałem dzięki właśnie siatkówce. Naprawdę bardzo fajni koledzy, pozdrawiam moją szkołę i naprawdę siatkówka to jest sport rozwojowy, można się nauczyć zespołowo grać. Wygraliśmy koszulkę, dostaliśmy i jest normalnie bombowo. Dobrze było, żebyśmy wygrali te Mistrzostwa Świata, to nasza siatkówka jeszcze bardziej popularna się stanie. Głównym celem akcji Lubię Siatkę jest zainteresowanie młodych ludzi uczestnictwem w imprezach związanych z Mistrzostwami Świata w 2014 roku, których miasto Katowice jest gospodarzem.